Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenarta. Moim Państwa gościem jest profesor Wiesław Trąbczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kiedyś studenci uciekali przed wojskiem, dziś do armii się garną. Politechnika Świętokrzyska będzie tworzyć Legię Akademicką, w której młodzi ludzie będą przechodzili szkolenie wojskowe. I utworzenia Legii chciał samorząd studencki. Panie rektorze, zaskoczyło to pana, że sami studenci chcą iść do wojska? Tak się zastanawiam, czy zaskoczyło. Chyba nie. Chyba nie, bo rzeczywiście jest w tej chwili wśród młodzieży pewna taka fascynacja dotycząca obronności. Zresztą wszyscy młodzi ludzie, zwłaszcza chłopcy, to lubią z tymi karabinami biegać. Ja też pamiętam czasy, kiedy było studium wojskowe, także to nie jest nic nowego. Cieszę się, że nasi studenci się zadeklarowali i będziemy robić jako uczelnia wszystko, żeby to wypadło jak najlepiej. Wczoraj było spotkanie z przedstawicielami organizatorów. Czyli Ministerstwa Obrony Narodowej w tym przypadku. Tak, Ministerstwa Obrony Narodowej, także tutaj nasi z Podkarczówki byli wojskowi, bo oni będą prowadzić zajęcia teoretyczne, a także na poligonie najprawdopodobniej. Także zainteresowanie studentów było stosunkowo duże. W tej chwili zapisało się już, czyli złożyło deklarację 60 osób. Wczoraj na spotkaniu było ponad 100. Myślę, że to będzie się rozrastać. Ja rozmawiałem wczoraj ze studentami. Spora grupa była jeszcze niezdecydowana, chociaż twierdzili, że rzeczywiście to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Można uzyskać stopień kaprala po tym przeszkoleniu, chociaż niektórzy narzekali, że te zajęcia praktyczne będą odbywały się w wakacje i oni nie bardzo będą w stanie wtedy ten czas wygospodarować. Natomiast rzeczywiście zainteresowanie było duże, panie rektorze. Zaskoczyło mnie, że mnóstwo dziewczyn się garnie również do Legii Akademickiej. No, takie czasy są. Jeżeli są zainteresowane, no to wreszcie ich wybór. Natomiast w ogóle chciałem także tu podkreślić, że obraz Politechniki się zmienił bardzo. Dawniej Politechnika kojarzyła się właśnie z chłopcami, z mężczyznami. No, w tej chwili my na niektórych wydziałach mamy pół na pół, mężczyzn i kobiet. Także myślę, że także te elementy związane z obronnością także będą opanowywane pomału również przez kobiety. Jak pan wspomniał, zajęcia, przynajmniej w tym module podstawowym, bo tych modułów jest kilka, w ramach szkolenia Legii Akademickiej będą prowadzili żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Kieleckiej Bokówce. Pytanie, czy uczelnia w jakiś sposób będzie tutaj żołnierzy wspierała? Tak, tutaj mieliśmy rozmowę z panem pułkownikiem na ten temat. Chcemy wspierać, nie dość tego, liczymy na współpracę. Zależy nam na tym, żeby to wszystko dobrze wypadło. I w związku z tym będziemy oczekiwali, że również dostaniemy takich doświadczonych i dobrych wykładowców. Byłoby niedobrze, gdyby początek był taki troszeczkę nieudany, a zależy nam właśnie na dobrych wykładowcach, którzy zainteresują studentów, bo no, te zagadnienia związane z obronnością w tej chwili są niesłychanie ciekawe, także z punktu widzenia, no nazwijmy to umownie, naukowego, poznawczego. To już no nie jest tylko karabin, prawda, ale także bardzo skomplikowane urządzenia, no niestety służące do zabijania, no ale takie są czasy, ale to są na niesłychanie wysokim poziomie technicznym i innowacyjnym i tak dalej. Także no to jest duża wiedza i chodzi o to, żeby tą wiedzę jak najlepiej przekazać. Panie rektorze, w całej Polsce 59 uczelni zdecydowało się przystąpić do projektu Legia Akademicka. W województwie świętokrzyskim tylko Politechnika Świętokrzyska, ale nie tylko studenci Politechniki mogą się zapisywać, bo z tego, co usłyszałem wczoraj na tym spotkaniu, Legia jest otwarta również dla studentów innych uczelni z Kielc i z regionu. Tak. Tak, my będziemy to organizować jako Politechnika, zresztą jako uczelnia złożyliśmy akces. To była też pewna procedura, bo to jest uchwała Senatu w tej sprawie, że przystępujemy do Legii Akademickiej, ale otwarte to jest dla wszystkich studentów. No i czekamy także na studentów innych uczelni, no głównie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prawda, jako największej uczelni tutaj w regionie.
Także otwarte są mury, otwarte są nasze możliwości organizacyjne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest pewna propozycja, prawda? Początek. Pierwsze zajęcia mają się już odbyć na wiosnę, to znaczy z nowym semestrem, jeżeli tylko zdążymy. A pierwsze, no, tak zwane zajęcia poligonowe już latem przyszłego roku. Także to jest, już to się dzieje. Szkolenia wojskowe dla studentów Politechniki to jedna rzecz, ale pana uczelnia stara się też w inny sposób wspierać polską armię. W tym roku Politechnika stała się współzałożycielem konsorcjum COP, Tradycja Obronność. Konsorcjum ma współpracować z firmami zbrojeniowymi. I pytanie, czy są już jakieś ustalenia, przynajmniej pomysły na projekty badawcze, które zakłady zbrojeniowe będą wspierały? Tak, to znaczy chciałbym tutaj też przypomnieć, przynajmniej ja także uważam, że naszym niejako obowiązkiem, nie tylko chęcią, ale i obowiązkiem jest współpraca z przemysłem obronnym naszego kraju. I stąd, kiedy tworzyliśmy to porozumienie trzech uczelni na początku, wszystkim nam trzem rektorom ta idea przyświecała. W tej chwili jest 5 uczelni, czyli Politechnika Rzeszowska, Radomska, to znaczy w tej chwili Uniwersytet Radomski i Politechnika Świętokrzyska i 2 szkoły morskie w Szczecinie i w Gdyni. Tak. I w związku z tym chcemy łączyć nasz potencjał naukowy i potencjał badawczy, żeby móc wystąpić o poważne propozycje, z poważnymi propozycjami dla przemysłu zbrojeniowego. I w tej chwili nasi prorektorzy przygotowują już taki program, który chcemy przedstawić przemysłowi zbrojeniowym. Także sprawy postępują. No teraz jest okres wakacji, tego świąt, więc może to troszkę opóźni się, natomiast myślę, że już od nowego roku przejdziemy do konkretnych rozmów. No, Politechnika Świętokrzyska od dawna współpracuje między innymi ze Skarżyskim MESCO, ale czy inne zakłady zbrojeniowe w innych regionach, w innych województwach, niekoniecznie w tych województwach, gdzie działają akurat te uczelnie, o których pan wspomniał, będą zainteresowane również współpracą? Tak myślę, to znaczy my mamy długie tradycje, u nas jest nawet katedra uzbrojenia. Także to są długie tradycje współpracy, natomiast nas, tworząc to porozumienie, nam chodziło o zwiększenie naszego potencjału badawczego i intelektualnego. Przemysł zbrojeniowy stawia bardzo wysokie wymagania. Wymagania, jeżeli chodzi o innowacyjność, jeżeli chodzi o laboratoria badawcze i tym podobne. I tutaj chcieliśmy połączyć nasze siły i nasze doświadczenia właśnie, żeby móc zaprezentować coś, no, większą propozycję, większego projektu niż to do tej pory żeśmy robili. Taki projekt autorski Politechnika przygotowała jakieś około 2 lat temu, przynajmniej około 2 lat temu stało się o nim głośno. Mówi o Centrum Badań Uzbrojenia Bezzałogowych Obiektów Ruchomych. Było zainteresowanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozytywnie o projekcie wypowiadało się Skarżyskie MESCO między innymi. Drony, tak w skrócie nazwijmy, miały być badane na terenie Masłowa. Jest już uzgodnienie również z władzami gminy. Panie rektorze, tylko od roku nic się o tym projekcie nie mówi. No myślę, że zaczniemy bardziej dynamicznie działać od nowego roku kalendarzowego, nie akademickiego. Te rzeczy są przygotowywane w tej chwili. Poszukujemy także finansowania. To jednak jest projekt takim pierwszej przymiarce na ponad 50 milionów złotych, no i trzeba znaleźć do niego finansowanie. Także ten projekt będziemy przedkładać zarówno do Ministerstwa Obrony, a także do, powiedzmy, instytucji, które dysponują funduszami na ten temat. A tutaj stworzenie tego porozumienia, tych 5 uczelni na pewno w tym pomoże, bo będziemy mieli większe zaplecze intelektualne i doświadczalne. A możemy pogdybać, panie rektorze, kiedy już dowiemy się, czy uda się takie centrum w Kielcach utworzyć, czy nie będzie pieniędzy? Podejrzewam, że w ubiegłym roku, znaczy w przyszłym roku, już można coś będzie o tym powiedzieć. Myślę, że będzie można powiedzieć nie na początku, może już w drugiej połowie przyszłego roku,
będzie już coś można powiedzieć i myślę, że to będą informacje, no nazwijmy to umownie, pozytywne. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem w rozmowie dnia był profesor Wiesław Strączyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Radio Kielce.